Postanowiłem zrobić coś takiego, czego większość ludzi nie robi, czyli przystrzelać swoją broń krótką na dystansie 100, a dokładnie 111 metrów, dlatego że mam dzisiaj słońce, musiałem się cofnąć troszeczkę w cień. Ciapa. M9. Najpierw spróbujemy trafić po pierwsze tak po prostu. No to zobaczymy. Trochę cięższy spód niż myślałem. Jest za pierwszym. Jesteśmy gdzieś w pobliżu. Próbujemy wycelować w środek, czy nie spada dołem. No, powiedział, że nawet nie ma co zmieniać. Jest w zasadzie przy celowaniu w środek. Ok. Można byłoby zażartować, spróbować strzelić w gong. Jak już dwa magazynki załadowałem, powinno być przy okazji widać. Jeżeli coś zejdzie w prawo, czyli w tekturę, ale to jest raczej niewykonalne. Jaki tu jest problem? Że o tyle, o ile w kierunku można szczerbinę przesunąć, o tyle ani muszki, ani szczerbiny nie możemy przesunąć w pionie. Należałoby po prostu zmienić je bądź dokonać modyfikacji. A z racji tego, że ten pistolet ma strzelać na generalnie mniejszych dystansach, to nie ma sensu go w tej chwili modyfikować do tej setki. Aczkolwiek można powiedzieć, że jest sprawdzony, nie tyle przestrzelany, ile przestrzelany. Czyli znamy poprawkę. Dla 22 z berety. Próba ostrzelania gonga. No i proszę bardzo. Można po piersie. Ewentualnie jeszcze raz gong. I tak jest nieźle. Jak na pistolet kaliber 22 naprawdę daje radę. 111 metrów.